No cześć. Dziś za namowami jednego z widzów chciałbym zaproponować Wam nową serię na moim kanale, w której nie tyle tłumaczę, jak osiągnąć dany efekt wraz z wyjaśnieniami wszystkich narzędzi, ale jedynie pokazuję i opowiadam, w jaki sposób obrabiam własne zdjęcie. Dajcie mi proszę tylko znać w komentarzach, czy taka forma Wam odpowiada i czy chcecie, żeby pojawiło się tego więcej. Oczywiście nie wpłynie to na częstotliwość standardowych materiałów, ponieważ niezależnie od nich codziennie pracuję przy Photoshopie, więc nagrywanie tego, co robię, nie powinno stanowić wielkiego problemu. Dziś zapraszam do oglądnięcia obróbki, która pojawiła się w bardzo przyspieszonej wersji w filmie o przygotowaniu zdjęć na Facebooka. Zaczynamy oczywiście od otworzenia zdjęcia. Ja akurat robiłem zdjęcia w formacie RAW, więc otwieram to sobie przeciągając na Photoshopa plik. Pierwsze co poprawiam to ekspozycję, żeby odrobinkę rozjaśnić. Standardowo kontrast, chociaż najczęściej używam do tego krzywych, ale tutaj się troszeczkę spieszyłem. Oraz zwiększam przejrzystość, jaskrawość i nasycenie, ze względu na to, że to pozwoli na wydobycie większej ilości kolorów oraz tak zwanego kontrastu lokalnego. Do tego zmieniam odrobinkę temperaturę, żeby ochłodzić trochę zdjęcie. Wybieram filtr stopniowy. Przeciągam sobie od góry na dół, żeby przyciemnić tylko górę zdjęcia. Zmniejszam ekspozycję, zwiększam kontrast, zwiększam przejrzystość dość mocno, żeby zobaczyć, jak to wygląda. I trochę tutaj manipuluję suwaczkami, żeby to niebo nie wyglądało aż tak nienaturalnie. Do tego zmieniam kolor nieba, żeby trochę bardziej pasowało do całości zdjęcia. OK. Wybieram filtr promieniowy, żeby dodać lekką winietę dookoła. I wiem, że winieta może być troszeczkę badziewnym efektem, ale przyznam szczerze, że lubię to akurat. OK, na koniec wybieram pędzel korekty, zamalowuję środek zdjęcia i również poprawiam tutaj ekspozycję, kontrast odrobinkę, przejrzystość oraz nasycenie po to, żeby wydobyć jeszcze więcej tego różowawego kolorku ze wschodu słońca. OK. I otwieram zdjęcie w Photoshopie. Tutaj będzie jeszcze odrobinkę korekt, ale już takich trochę mniejszych. Dobra, zaczynam od tego, żeby odrobinkę rozmyć dół zdjęcia, więc wybieram sobie z galerii rozmyć filtr Tilt Shift i ustawiam go tak, żeby góra zdjęcia była ostra, ponieważ nie chcę za bardzo rozmywać tego nieba, ale żeby sam dół zdjęcia i ta trawa na dole nie odwracała za bardzo naszej uwagi, żeby troszeczkę była mniej ostra. OK. Pozostała nam jeszcze jedna rzecz tutaj, właściwie dwie. Po pierwsze odrobinka zmiany kontrastu, żeby jeszcze odrobinę tego kontrastu było więcej. Oraz usunięcie tych brzydkich krzaków, które weszły akurat w górę kadru. Robię to przez edycję wypełni, ale nie wyszło to za ładnie, więc użyłem jeszcze stempla do tego. I wiem, że efekt końcowy też nie jest super dobry, ale jeżeli się nikt nie będzie przyglądał bardzo mocno, to raczej nie zobaczy różnicy. Przy okazji zdjęcie nie jest mojego autorstwa, jest wynikiem tego, że pożyczyłem akurat swojemu ojcu aparat na jeden dzień, bo niestety jestem zbyt leniwy, żeby wstawać tak wcześnie rano i w sumie trochę żałuję, bo cholera, kadr bardzo ładny mu wyszedł. OK. Pozbywam się tego i właściwie tyle. Łatwo, prosto i przyjemnie. Cała obróbka trwała 3 minuty. Wiem, że jeżeli zaczynasz dopiero obrabiać zdjęcia, to może być to troszeczkę zagmatwane, ale wierzcie mi, że takie rzeczy można obrobić nawet jeszcze szybciej. OK. Pamiętajcie o zostawieniu komentarzy, łapki w górę, jak się podobało i zapraszam do innych filmów. Dzięki i cześć!